Pewnie większość z Was pamięta opuszczony market. W tym momencie jestem w domu właściciela tego sklepu. Kto oglądał, ten wie, że wydarzenia z roku 2007 spowodowały, że mężczyzna porzucił cały swój dobytek i na własną prośbę poszedł do domu starców. Ludzka chciwość nie zna granic. Złodzieje, którzy się włamali do sklepu, skradli nie tylko wartościowe produkty, skradli coś więcej. Odebrali ducha walki człowiekowi, który mimo wszystko, mimo braku wsparcia, do ostatniej chwili walczył, by utrzymać dom, w którym się teraz znajdujemy, a także sklep. Tutaj znajduje się salon, w którym odpoczywał właściciel po ciężkim dniu pracy. Jest tu trochę porozwalany, jednak nie jestem tutaj pierwszy, a nie wszyscy potrafią się zachować z kulturą. W tym, jak w wielu innych domach, jest bardzo dużo figurek, krzyży, różańców, co oznacza, że w Belgii jest bardzo dużo wierzących ludzi. Miejsce jest naprawdę niesamowite. Praktycznie wszystko zostało po właścicielu. Widzieliście już gdzieś taki różaniec? Ja tak. Mam nadzieję, że pamiętacie. Ostatni taki różaniec widziałem w jednym z opuszczonych domów. Chyba jest dość pospolity w tych stronach. Odzież pozostawiona w szafach świadczy o tym, że nie potrzebował już wiele.
Siemanko. Myślicie o tym, co ja? Dobra, wchodzimy. W piwnicach jest niesamowicie. Z jednej strony są przerażające i kojarzą się nam z filmami grozy, a z drugiej strony pobudzają wspomnienia z czasów, kiedy przesiadywało się u babci i podczas obiadu pojawiał się ten pyszny kompot z truskawek. Jak widzicie, troszkę poczty przyszło, od kiedy został dom opuszczony. Prawdopodobnie było biuro, z tego co widzę. Sprawdzimy jeszcze tylko piętrko i powoli będziemy się zawijać.
Tutaj znajduje się jedna z sypialń i muszę przyznać, że jest w całkiem dobrym stanie. Teraz udamy się do drugiej sypialni. Również jest zachowana. Jak widać, dalej jest łóżko pościelone. Troszkę ktoś nabałaganił, ale i tak nie ma źle. Chciałbym się jeszcze udać na strych. Mam nadzieję, że i tu znajdziemy coś ciekawego. Wiele z tych przedmiotów to pewnie są antyki. I myślę, że dla niektórych ludzi miałoby naprawdę dużą wartość. Ja już się żegnam z wami, a wy nie zapomnijcie podesłać znajomym ten filmik i oczywiście zostawcie łapkę. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.